wyszła na jaw prawda o wielkim przeboju Maryli Rodowicz. Ktoś inny zaśpiewał go wcześniej. Fani gwiazdy nie mieli pojęcia. Zaledwie kilka dni temu powrócił znany i lubiany przez widzów program The Voice Senior, podczas którego to osoby w kwiecie wieku starają się podbić polską scenę muzyczną. Obecna edycja formatu przyniosła ze sobą wielkie zmiany, a także niesamowite historie. Jedna z gwiazd wyjawiła przed kamerami tajemnicę Maryli Rodowicz. The Voice Senior powrócił na antenę. Ogromne zmiany, jakie ostatnimi czasy zaszły w telewizji polskiej, zdecydowanie nie umknęły widzom. Obawiali się oni o przyszłość lubianych programów rozrywkowych, ostatecznie jednak mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ powoli ruszają one z kopyta. Tak również było z The Voice Senior, tak chętnie oglądanym przez fanów muzyki i świetnych wykonań. Show ruszyło już 6 stycznia i szybko wywołało ogromne poruszenie. Z formatem niestety pożegnała się dwójka znanych postaci, a na ich miejsce pojawiły się inne lubiane osobistości. Z The Voice Senior zniknął Piotr Cugowski, który od pewnego czasu pełnił funkcję mentora oraz jurora, a jego miejsce zajęła utalentowana Halina Frąckowiak. Reszta osób oceniających pozostała bez zmian i w dalszym ciągu widzowie będą mieli okazję oglądać Marylę Rodowicz, Alicję Węgorzewską oraz Tomasza Szczepanika. Grono prowadzących również ulegnie zmianie. Do tej pory w tej roli świetnie spisywali się Małgorzata Tomaszewska oraz Rafał Brzozowski. Prezenterka jednak niebawem po raz drugi zostanie mamą, zapewne dlatego też postanowiła nieco przystopować z pracą. Jej miejsce zajęła inna gwiazda TVP, a mianowicie Marta Manowska. Halina Frąckowiak jako nowa jurorka w The Voice Senior. O tym, że w roli mentorki, a zarazem jurorki w The Voice Senior, zobaczymy Halinę Frąckowiak, mówiło się już od kilku miesięcy. Fani artystki byli zachwyceni tym pomysłem i jednocześnie ciekawi, jak piosenkarka poradzi sobie z tym nowym wyzwaniem. Sama artystka nie ukrywała, że jest zachwycona nowym zajęciem. Z informacji prasowej, jaką przekazał, wynika, że Halina Frąckowiak będzie za wszystkich uczestników mocno trzymać kciuki. Zawsze mówię, że tam, gdzie jest muzyka, jest miłość. Każdej osobie występującej na scenie życzę, żeby była pierwsza, wygrała program, była szczęśliwa, dostrzeżona. Życzę, żeby wszyscy cały czas mogli śpiewać profesjonalnie lub żeby muzyka cały czas była ich pasją, mówiła artystka. Halina Frąckowiak wyjawiła prawdę na temat Maryli Rodowicz. Wygląda na to, że Halina Frąckowiak nie tylko odnalazła się w nowej roli, ale także wprowadzi niemałe zamieszanie w programie. Choć podczas nagrań mówiła, że zdaje sobie sprawę z tego, jaka odpowiedzialność ciąży na jurorach i należy uważać na każde wypowiedziane słowo, wygląda na to, że nie mimo to nie zamierza siedzieć cały czas cicho. Podczas jednego z pierwszych odcinków, który odbył się w sobotę 13 stycznia, Halina Frąckowiak postanowiła wyjawić pewną tajemnicę dotyczącą jej koleżanki po fachu, Maryli Rodowicz. Dotyczył on historii jednego z jej hitów. Dostałam propozycję od Seweryna Krajewskiego, który napisał muzykę, myślę w uzgodnieniu z Agnieszką Osiecką oczywiście, bo przecież sam by nie podjął takiej decyzji, zaproponowano mi, abym zaśpiewała w filmie, który był zrobiony dla telewizji. I ja wtedy zaśpiewałam Wariatkę. Jakoś tak ona przeszła. Marylka potem nagrała, a Wariatka stała się znanym bardzo utworem, wyjawiła Halina Frąckowiak.